kurwa! Gdzie więcej ludzi potrzeba? Policja! Tylko policja! Policja! A co ja nie policja! Mogę mówić? Co policja? Policja! Ale że co? Policja! Ale że co? Ty jesteś policją? No, a kim ty, jesteś? Ty, kim? No a ja nie chcę, żeby podłączacie pod to lewacka baba, która wam klnie. Nie, ona wam klnie. Ale czego chcecie? Czego? Ale czego chcecie? Powstania w Polsce? Powstania chcecie w Polsce? Ale Kaczor jest złym człowiekiem, wiecie o tym. Walczcie inaczej. Jak walczycie? W jaki sposób walczycie? Co tym samym, tą samą retoryką, co PiS? Po co? Bądźcie normalni. Weź tą łapę. Słuchaj. Walczcie normalnie. Zjednoczmy się wszyscy. Byłem z wami. Krzyczałem z wami. A teraz jak się przyłączyło to, to coś, co was podjudza, to nie będę, dziewczyny! Ja jestem, nie! Do widzenia! Ale widzisz, taka jest retoryka z wami. Tak rozmawiacie. Ale nie mam prawa powiedzieć. Ale dziewczyny, ale ja się nie kłócę z wami. Wykrzykujecie swoje racje. Chciałyście być mądre. To bądźcie mądre. Dbajcie o własną macicę, o to, co chciałyście walczyć, a nie podłącza się pani Lampert, która jest politycznie popierana i nie walczycie już o swoje prawa kobiet, tylko walczycie o LGBT, o inne sprawy. To po co się pani włączała? Ale proszę panią, to po co pani tu przyjechała? Podjudzać ludzi? Pan się boi, słuchajcie, ale czego się boję? Niech się boi. Ale czego ja się boję? Ale czego? Ja przyszedłem sam do was, ja się nie boję. Słyszałem sam, ale kilka dni temu stałeś z kublami, z kibulami. Kilka dni temu to ja z wami szedłem w tym marszu. Stałeś, choć ja tam nie widziałem cię. Stałeś, atakowałeś nas, kibulami. Atakowałeś nas, bo i taka jest z wami gadka, nie macie argumentów. Jesteś słaba, Lampertowa. Słaba jesteś. Podjudzasz ludzi do tego, żeby walczyli między sobą Polacy. Ludzie, kurwa, obudźcie się. Wszyscy powinniśmy iść razem. Ale widzisz, zobacz, przekrzykujesz, daj powiedzieć. Ale powiedziałaś swoje. Atakowaliście nas pod Swetowidem kilka dni temu, po wypowiedzi Kaczyńskiego. Zostawcie go. Atakowaliście nas w Polsce. O co macie walczyć? O co macie walczyć? O swoją wolność kobiecą walczcie. A nie przychodzi ścierwo i was podjudza. To ty jesteś. Taka jest prawda. Przedstaw się. Od kogo ty jesteś? Przedstaw się. Od kogo ty jesteś? Zdejmij maskę. No. A nie gadasz do mnie zakryty. To ja, człowieku, przyszedłem odkryty normalnie. Sam. Sam. Chodź do radiowozu. Sam. Chodź do radiowozu. Bieg mi, kurwa. Co? Co? Sam mi zgrąbił do ucha. To co mi trąbi do ucha? A szedłem z nami, z tobą szedłem. No, co robicie? Wy się błaźnicie, zobaczcie, ile było ludzi na pierwszym marszu, a ile jest teraz. Chcesz próbować? Chcesz tutaj? No to chodź, to chodź. A, lubisz duże, dobrze, właśnie macie retorykę swojej pani, kurwa. To jest wasze? Tylko kląć potraficie. Ile osób szło w pierwszym marszu? 2000, a teraz ile was stoi? Ile was stoi? 100 osób? Zastanówcie się. Kobiety, walczycie o siebie, nie o Lampertową i o jej wybory. Weźcie do głowy sobie coś, ciśnijcie. Ile macie lat? Ile macie lat, żeby słuchać podjudzania? Do czego? Do powstania? Żeby Polacy między sobą walczyli? Ludzie, zejdźcie na ziemię. Do widzenia. Jebać taką wolność, jak wy o wolność krzyczycie, to jest krzyczenie o wolność w kagańcach. Nie potrafią zdjąć masek, się pokazać, a nikt nie ma żadnej odległości między sobą. Policja piluje do Kaczyńskiego. Ma bronić nas na ulicy.